Albert, od twojej niedoszłej walki z Aleksandrem Dmitrenko minęło już kilkanaście dni. Czy są jakieś nowe wiadomości? Odzywała się strona niemiecka, kiedy możemy spodziewać się nowego terminu walki? Faktycznie prawie już dwa miesiące od niedoszłej walki o Mistrzostwo Europy z Aleksandrem Dmitrenko. Cały czas sprawy są w toku. Myślę, że już rozmowy mają się ku końcówce i lada dzień poznamy i decyzję Uniwersum, i decyzję Federacji EBU. Co dalej? No na pewno ja jestem, będę pierwszym zawodnikiem, który będzie walczył o ten pas. Zobaczymy, czy z jakimś dobrowolna obrona, albo ewentualnie wakat, albo po prostu walka w późniejszym terminie z Dmitrienko. Wszystko się rozstrzygnie wkrótce, na razie nic jeszcze nie wiem. Jak usłyszałeś te tłumaczenia, że miał rozwolnienie, kilka dni wcześniej Dmitrienko nie wypił tyle płynów, ile potrzebował w dniu walki, to co sobie pomyślałeś? No powiem szczerze, że słyszymy kilka wersji na temat niedyspozycji Dmitrienki w tym pojedynku. Natomiast żadna z tych wersji jak gdyby specjalnie mnie nie interesuje ani mnie nie przekonuje, bo ja byłem gotowy do walki, stawiłem się, bo miałem zabandażowane rękawice, już praktycznie wchodziłem w ostatni etap rozgrzewki i byłem gotowy wyjść do ringu. Natomiast no pewne ich zeznania czy takie wymysły, że coś innego działo się niż różne domysły takie, które są niepotwierdzone, powodują to, że wszystko jest nagrane i widać, że jak się zachowywał, mieliśmy kontakt z nim wcześniej i jak gdyby takie objawy, o których oni twierdzą, można było zauważyć wcześniej, a takich objaw nie było, no więc nieważne, ja byłem gotowy, czekamy na decyzję i później podejmiemy własną, żeby zobaczyć, czy to nas zadowala po prostu. No właśnie największe chyba takie zastanowienie budzi to, że on na 45 minut przed wyjściem do ringu nie miał jeszcze bandaży na rękach. Znaczy akurat w tym przypadku jest taka sytuacja, że oni faktycznie z nami się umawiali, o której zaczną bandażowanie. My wcześniej chcieliśmy to zrobić, większy czas poświęcić na rozgrzewkę, natomiast no wiadomo, ten trener Michael Team jeszcze miał kilku zawodników, którzy boksowali na tej gali, więc może przesunął po prostu kosztem krótszej rozgrzewki na Dmitrienko, może akurat tak się potrzebuje się rozgrzewać. No ale parę faktycznie pytań się nasuwa, czemu został szan w szatni i tak dalej. Natomiast tak jak wcześniej wspominałem, to jak gdyby nie moja sprawa, ja byłem gotowy do walki, no czekamy na rozstrzygnięcie i na decyzję Federacji EBU. Pozostajesz cały czas w treningu, to jest jakiś taki trening, już mniej więcej celujesz w jakąś datę, czy po prostu tak podtrzymujesz formę? No, informacja prasowa jakaś się pojawiła, mówiła o pierwszej gali firmy Uniwersum na 29 stycznia, więc jak gdyby wzięliśmy sobie to do siebie i szykujemy się pod ten termin. Natomiast czy ten termin będzie, no to jest to duża niewiadoma, ale natomiast była taka informacja i faktycznie grupa Uniwersum będzie organizowała w tym czasie galę, to kto wie, czy akurat tej walki nie będą chcieli wyemitować na tej gali, no bo też stwierdzili, że jeżeli dojdzie z powrotem tego pojedynku, to bardzo by chcieli to zrobić w jak najszybszym czasie. Gdzieś przeczytałem wypowiedź twojego agenta, który powiedział, że w najbliższym czasie nie życzy Dmitrence walki z tobą. Jakaś dodatkowa złość, motywacja jest w tobie po tym, co się stało? No ja powiem szczerze, że podchodzę do tego na luzie, na spokoju, na spokojnie. No faktycznie, jeżeli to było spowodowane jego strachem i niemocą takiego pozbierania się po przegranej z Chambersem, bo dużo takich było słuchów, że po tej porażce z Chambersem nie może dojść do siebie, no to faktycznie będzie miał ciężko, no bo ja troszkę na pewno ten czas wykorzystam na bardzo ciężki trening, na poprawienie pewnych elementów. Fajnie mi się naprawdę trenuje, widzę, że pewne rzeczy z większą łatwością mi przychodzą. Jestem mocno zmotywowany i nie tylko Dmitrienko, ale chciałbym wrócić do najwyższych walk i naprawdę popracować, bo myślę, że jestem w takim wieku, że naprawdę czuję siłę i chęć do pracy. Nie jestem jeszcze wyboksowany i naprawdę chciałbym powalczyć z dobrymi zawodnikami w kategorii ciężkiej. Tak krótko oceniając minione 12 miesięcy, duża walka z Witalijem Kliczko, zakończona niepowodzeniem, ale mimo wszystko chyba i tak zaprezentowałeś się powyżej oczekiwań wielu kibiców. Potem walka z Batlinem, no i teraz nie doszła walka z Dmitrienko. Jak to oceniasz wszystko? No, najlepszy rok w mojej karierze, na pewno przełomowy dla mojej osoby, nie tylko pod względem sportowym, ale względem chociażby medialnym. Fajnie, że udało nam się po ciężkiej 12-letniej karierze doprowadzić do walki o Mistrzostwo Europy z Paulo Widozem, zdobycia tego tytułu. Później możliwość walki z Harrisonem, która nie doszła do skutku, na rzecz tego, że Witalij Kliczko zaproponował walkę o Mistrzostwo Świata. Nie tylko mi, kilku zawodnikom, ale okazało się, że
moja grupa, najlepiej nam z nimi nam się rozmawiało. Warunki, które uzgodniliśmy, były zadowalające dla obu stron. No i wiadomo, historia polskiego boksu, 60 tysięcy, stadion Gelsenkirchen. Ja naprawdę po rozpoczęciu współpracy z Fiodorem Łapinem, 3 miesiące treningu, wierzyłem, że mogę coś zdziałać. Byłem takim, wiadomo, czarnym koniem, byłem faworytem, ale 10 rund pokazałem, co mogłem akurat, jakie miałem umiejętności na ten moment. Okazało się to za mało, no wielki mistrz, naprawdę stoicki spokój, wspaniały człowiek, Kliczko. No i fajnie, że potwierdził, że widział we mnie chęć zawodnika, który chce zwyciężyć, a nie przyjechać po wypłatę. To było miło z jego strony i zostało to docenione. Potem szybka walka z Paulem Budninem, niewygodnym zawodnikiem, no bo jak wiemy, Derek Cizora, nawet pretendent, nie doszły do walki z Władimirem, boksował z nim 12 rund. Dużo pojedynków stoczył z zawodnikami, którzy przeboksowali z nim pełen dystans. Tutaj pierwsza runda, szybkie zwycięstwo. No i to, co chcieliśmy po raz z bratem, z braćmi Kliczko, walka o Mistrzostwa Europy znowu w bardzo szybkim tempie. No i niestety nie udało nam się doprowadzić finału do końca, czyli zdobyć pasa i w następnym roku już reprezentować Polskę jako Mistrz Europy, ale myślę, że co się odwlecze, to nie ucieszę. Początek następnego roku myślę, że będzie udany nie tylko dla mnie, ale dla innych pozostałych polskich bokserów. Jeszcze nie wiem, czy będziesz chciał to skomentować, ale też w prasie pojawiły się ostatnie informacje, że Polsat byłby zainteresowany twoją walką z Tomaszem Adamkiem, ale na razie chyba masz zupełnie inne plany. Jest to niepotwierdzona plotka, która ukazała się w prasie na temat mojej ewentualnej walki z Tomkiem Adamkiem w kwietniu. Ja oczywiście koncentruję się zupełnie na innym na razie planie, głównie walka o Mistrzostwo Europy, powrót jak najszybciej do i zdobycie tego tytułu i później próba znowu zorganizowania dużej walki, tak? Tomek natomiast idzie swoim torem, faktycznie teraz próbuje przenieść tę walkę do Polski, ale myślę, że jego walki w Polsce również z zawodnikami amerykańskimi też będą cieszyć się popularnością, po prostu Tomek przyciąga widzów, a jego celem na pewno w następnym roku są bracia Kliczko, no życzę mu, żeby w końcu zdecydował się i stanął do walki i wygrał ten pojedynek. Natomiast ja walczę o Mistrzostwo Europy i też jestem zadowolony i myślę, że naprawdę dużo ciekawych i dobrych walk przede mną z naprawdę dobrymi zawodnikami.